Swords and sandals, party at home. Swords and sandals, party at home. Moi drodzy, miecze i sandały. Pierwszy odcinek zrobił 200 tysięcy wyświetleń i 17 tysięcy łapeczek w górę. Oznacza tylko i wyłącznie to, że zaczynamy prawdziwą serię na kanale z gry Swords and Sandals. Co? Swords and Sandals, tylko oczywiście z drugiej części, która jest bardziej rozbudowana, w której możemy dokonywać save'ów. Jeżeli się cieszysz, zostaw oczywiście mistrzowską łapeczkę, napisz hashtag i te sandały. Pozdro dla cichego wuja, miejmy nadzieję, że będzie dodawał więcej świetnych, cichych żarcików, za którymi tęsknię. Dodatkowo, jeżeli będzie 100 tysięcy łapek pod tym filmem, robię giveaway'a na te nogawice, których nie znajdziesz w Swords and Sandals, ponieważ są rare, czyli bardzo rzadkie nogawice. Nogawice to są spodnie, fakt. Chodzi oczywiście o buty, no nie są tak duże, żeby założyć je aż za kolana, ale można wygrać takie buty, także jeżeli zostawicie 100 tysięcy łapeczek, giveaway na prawdziwe buty ze Swords and Sandals, których nie znajdziesz w grze. Prosiliście mnie o charyzma challenge i takie challenge też będą się pojawiać, czyli jedziemy wszystko w charyzmę, uzupełniamy naszą postać o charyzmę. A jeżeli jeszcze nie wiesz, co to jest Swords and Sandals, jak to nie wiesz, stary, to jest gra, która przejmie teraz ten kanał, także mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Zostawię oczywiście teraz mistrzowską łapeczkę, przypominam o giveawayu za 100 tysięcy na rozdanie butów ze Swords and Sandals, których nie ma w Swords and Sandals, to będzie ciekawe. A imiona, które proponowaliście, nie, jeszcze wam nie powiem, które wygrało, było bardzo fajne. Pan Paweł, Maciek, Błażej, Grzesiek, Bojka przez Y, Andrzejek, Niga Boy, coś po rosyjsku tam dalej, nie wiem, czy jak to przeczytać, nie jestem dobry z cyrylicy. Bosman przez 2S, haha, Bosman, to dobre. Gladius, Stefek, Leszek, Jacek, Staszek, Zdzisław, Mietek, Czesiek, Gladiator, Gustaw, na przykład Obrońca, Olgiert, nie, nie ma takiego imiona, ale Gladiator, Gustaw również się pojawił. Wolfik, Baleron, Sandacz, Smith, ale po polsku nazwij Smith. No dobra, ale to nie wygrało. Pan Skarpeta, John Mieczena, John Cena, John Cena miał być, John Mieczina, Stachu Jones i Jusek przez U otwarte i S. Brawa dla was, najlepsze imiona, które wymyśliliście, ale wygrał pan Mieczysław, czyli Mieczysław. Więc moi drodzy, naszą główną postacią w grze Swords and Sandals stwórzmy nowego gladiatora i to będzie Mieczysław. I tak... nie można... a można, nie wiadomo ile znaków dodać, ale nie można eł. A jakbym coś chciał tu wkleić? Nie odpuszczę, musi być L. Play. No nie ma, nie można tego L tam dać. Mieczysław przez L, niech już zostanie. I oczywiście za każdym razem jak umrzemy, bo teraz będą save'y, idziemy moi drodzy w Strength, w Attack i w Vitality, czyli musimy być jak najwyższym, defensywa się nie liczy, musimy mieć największy atak, musimy być jak najwyżsi i mieć troszkę zdrowia. No i teraz tak, w Strength pójdziemy 4, 4 w Attack i 4 na razie w Vitality, bo oczywiście pierwszy poziom, który nas dotyczy, to jest ten prolog, czyli znajdujemy się w lochach. Już wam pokażę, jak to wygląda. Mieczysław, jest. That was your name, to jest twoje imię, bo czasem zdarza się tak, że ktoś wzywa cię. No i rozpoczynasz teraz swoje... oj, czekaj, chwilę, to za głośno, poczekaj. Rozpoczynasz właśnie swoje życie gladiatora i możemy zbliżać się. Zobaczcie, mamy 90 życia, to już daje dobry prognostyk. Oczywiście atak będziemy mieli całkiem ciekawy. Zabiłem go krzykiem, nie idąc w charyzmę, moi drodzy. Więc następny odcinek to będzie challenge z charyzmą, to nie ma innej opcji. Zobaczcie, jaki jestem mocny. Wstręcz, dwa w... i trzy w atak i jeden w stręcza. Dobrze, i teraz rozpoczynamy pierwszy dzień. No i okej, mamy oczywiście church. Jest dodany oczywiście sklep magiczny i church. Tutaj możemy kupować broń, którą będziemy mogli upgrade'ować w magicznym sklepie, czyli zrobić z niej, no zenchantować ją, żeby była na przykład lodowa, ogniowa, żeby zadawała też więcej obrażeń. Nie obrażaj się na mnie, później do ciebie wrócę. W kościele możemy oczywiście robić savegame. Hashtag savegame. Teraz też możecie zostawić save game oczywiście. No i co? Pan Mieczysław wjeżdża na arenę. Pierwszy duel z Zygmuntem Wesleyem. Nie jest rudy, właściwie ma rudą brodę, więc jak to Ron Wesley w Harrym Potterze. O, ma 40 życia. Ma dziwną maczugę. Może zrobić mi krzywdę jakąś? Jeb go za 11! Jeb go za 11! Dobranoc! Proszę bardzo, bo mnie nie uderzył. Oczywiście wbijamy poziom. Strange, atak. Atak i jeszcze troszkę życia zwiększmy. A i możemy, jest dodana taka opcja w Swords and Sandals 2, że można szydzić z przeciwnika, czyli wyśmiewać się jakoś z niego. To zobaczycie oczywiście za chwilę, jak będziemy chodzić na arenę. Ja przypominam o konkursie na zajebiste buty ze Swords and Sandals, których nie ma we Swords and Sandals, ale możesz je wygrać. To są elfowe buty, które dodają plus 1000 do polubień w komentarzach, więc jeżeli będziesz dodawał komentarz, to z automatem masz 1000 polubień do komentarza, jesteś najwyżej pozycjonowany na tym kanale. Dobrze, z racji tego, że wygrałem pierwszą walkę, czy już mogę zupgrade'ować się w jakiś łuk. Wydaje mi się, że to może po pierwszym bosie. Chyba, że potrzebuję jeszcze jakiegoś poziomu, bo oczywiście mógłbym się już wyposażyć. O, widzicie, w hełmy. Wszystko jest w porządku. Nawet tutaj fajny armor. Tylko, że... no nie no, armor to ja już muszę pójść. Troszeczkę go obkupmy. Za 3000 daje mi 32 arma. Pójdźmy tak.
Ale jaja. Gandleta możemy sobie kupić. Dobra. To też sobie kupmy. To mi da 12 arma. Mamy troszeczkę jeszcze może buty. Buty. O, są zielone buty. Nie będę ich kupował, bo kupię te z 8 armora, ale ty możesz mieć te zielone buty. Także pamiętaj o konkursie. 170 zł zostało. On jest zadowolony. Czy to wszystko? Wychodzimy. Idziemy na arenę walczyć. Jeszcze nie potrzebujemy walczyć z bossami. Mamy trzeci poziom. Dobrze. I powolutku. Lecimy w typa. On ma jakiś tam mieczyk. Mogę krzyknąć. Troszeczkę go stuntowałem. Jego siła jest zerowa, bo uderzył mnie za zero. O, tutaj można go wyśmieć, zobaczcie. Czyli lekceważymy przeciwnika. I quick, proszę bardzo, za 13 krytykala. Dobra, ale jeszcze nie wbiliśmy poziomu. Szkoda, bo brakło troszkę expa. Lecimy oczywiście na arenę, kolejny pojedynek z Young, z młodym Lancelotem. Czy młody Lancelot był ciemnoskóry? Dlaczego on ma taki zajebisty miecz? Krzyczmy. Plujesz na mnie totalnie, ja na ciebie krzyczę, na mnie pierdzisz? Gościu, zobaczcie jak się wygłupia. Zaraz będziesz tego żałował, jak cię stuntuję krzykiem. O kuź, o, dobra, to ja idę, szybciej. Nie! 8 krzykiem? Chwileczkę, chodź tutaj, skaczmy do niego. Chociaż skakanie, za 5, ty świnia. Lecisz! Co ja mam za śmieszny mieczyk? No walcz, świnio! Za 3, proszę bardzo. I quick, dobranoc na arenie. Ty we mnie strzelasz z jakiejś procy. Nie w tym rozdaniu. Czarnoskóry przyjacielu. Musimy być family friendly w tej grze, rozumiecie? Więcej ataku, więcej stręża, jeszcze stręża i jeszcze troszkę życia, żeby było ciekawiej. Czy mogę już kupić pierwszą broń? Jeszcze nie. Już turnament, oj nie, jak idziemy na turnament, to robimy oczywiście save'a. Dobry panie przyjaciel, nie możemy jeszcze kupować eliksirów. To oczywiście od czwartego, aha, czwarty poziom magiki? No nie mów, że mogę mieć miecz od któregoś poziomu czegoś. Agility. Czyli potrzebuję w agility pójść na przykład 6, żeby mieć short sworda. Ale jaja. No zapiszesz, z czystej ciekawości zobaczę jak będzie wyglądała walka z bossem bez miecza. Saving character, okej. Czyli zrobiłem błąd, przepraszam, na emocje. Oczywiście trzeba pójść w agility, żeby odblokować miecze. Dobra, John the Butcher to jest pierwszy ziomek. Aha, John the Butcher to jest boss. A my teraz idziemy na... Krzykiem? To nic nie da. Ma trochę życia, właściwie tyle co my i ma miecz. To może być problematyczne. Całkiem nieźle uderza. Nie chcę używać tych silniejszych ataków, ponieważ... Czemu się leczysz? To jest nie fair! Nie chcę używać silniejszych ataków. 50 życia ma tylko. Podrzucaj sobie, baw się, kiedy my będziemy cię atakować. Żadnych krytykali! Jeszcze dwa razy, nie! Jeszcze raz! Nie! Prześpij się! On się też prześpi. Wyśmiejmy go, pierdem. Wyśmiejmy go jeszcze raz podniesieniem miecza i... Tak jest! Dobrze, jest trochę expa, świetnie, ale na bossa to nie wystarczy. Nie mamy miecza, więc to jest najgorsze. Dobra, czyli Mieczysław. Idziemy dalej. Aglas de Rex... Rekluzyw! Reksio, Rexkluzyw! Dobrze, o, ten ma jeszcze więcej życia. Gościu, z procą na... Nie! Daj mi agility! Chodź tu, gdzie... Nie uciekaj! Proszę bardzo. Czemu ja w niego nie trafiam? Oj, zmienił. O, dobra, i teraz 180 na spokojnie. 17. Prześpijmy się, nic nie zrobię. Krzyknął, nie tantuj. Nie, nie doleciałem. Głupota, głupota, moja wina. Dobrze, Jezu, ta gra jest taka randomowa. To jest najgorsze. Śpi, broń się. Odepnij go. Odepnij. Jeb go w pysk. Prześpijmy się. Nie, nie. Broń się, śpij, broń się, błagam jak najdłużej. Quicki, tylko quickami go jedziemy. Zobaczcie, on ma broń, a zadaje mi mniej obrażeń niż ja go takim malutkim mieczykiem. Dobrze, 44, nie jest tragicznie, on zaraz wyciągnie procę. Ja się jeszcze prześpię. Podlatuj. Leć do niego, chowaj procę. 17, 35, to jeszcze jedno uderzenie, jedno mocne uderzenie, nie odskakuj mnie tu. 1 HP, jak teraz bym dostał krytykala za 121, nie gram, wyłączam grę autentycznie. Proszę bardzo, czyli całkiem nieźle rozłożyłem, poza tym, że przydałoby się więcej do agility. Ale jak uda mi się wygrać z bossem, co jest raczej niemożliwe, bo to jest niemożliwe, on będzie pewnie się tak szybko... Co tu pójść? Dobra, w życie, niech będzie. I teraz... Ale chwileczkę! Ja nie chcę z nim teraz walczyć! Myślałem, że będę mógł wrócić się, kupić miecz i dopiero na niego wyskoczyć.
No to teraz to już absolutnie nie ma szans. Jezus Mary, Jesus Christ, mało życia ma. Całkiem nieźle armora, spoizonowaną, zenchantowaną broń. Traćmy jak najmniej życia. Nie dosięgnął, ale ja go dosięgnę teraz. Nie ma szans z rzeźnikiem, jak walczyć? Jak walczyć z rzeźnikiem? Prześpijmy się! Staminę to se ładuj, ja się jeszcze prześpię. Wyśmiej mnie, a ja się jeszcze prześpię! Tak ja to wygram. Ała! Jeszcze mnie zatruł! Ty świnio, broń się! Jak najdłużej! Mieczysław, to jest twój dzień! 28 HP! Miecz... nie wierzę! Niewiara! No to teraz jesteśmy królem! Emperor Anteres będzie na mnie czekał! O nie, Emperor Anteres przekazał mi, czyli on jest władcą królestwa. 12,5 koła dla mnie. Saving charakter, agility mamy uzupełnione. Nie mamy co prawda jeszcze poziomu. Znajdź łóżko w tawernie. No nie wiem, czy chcę być otwarty, odważny i spać na ulicach. Prześpimy się w tawernie za 250. Spałeś dobrze i obudziłeś się w świetnym humorze, żeby rozpocząć nowy dzień. Dobrze, dzień drugi. Uczenie uczenie ropesów? Dobra, zróbmy przede wszystkim save'a. Mamy 20 tysięcy kasy! Jest mocno, Mieczysław tutaj zniszczy. Jaki miecz możemy kupić, panie Mieczysławie? Nie no, skoro... no... chwileczkę, no mam agility, 1. A w co ja poszłem? Strange, attack, defense... Nie, czy mi się wydaje... czy ja poszłem w agility? Czy ktoś tu mnie robi w... ktoś tu mnie okłamuje! Ktoś... na, od razu duel. Ktoś tu... o kurde. Ktoś mnie okłamał, ja teraz wbiję ten poziom i zagram te agility. Ale ktoś mnie naprawdę tutaj okłamał. Jest 191, no jeszcze braknie, dobrze, jeszcze jedna walka. Pomóż dziecku, dobrze, straciłem 3 punkty siły. To się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło. To po co ja ekspię tra... nie. Jak stwórz nowego gladiatora? Usunęło mi gladiatora?! Nie wierzę. Usunęło mi gladiatora w pierwszym odcinku. Mieczysław, świeć panie nad jego duszą. Dlaczego ta gra nie zapisuje postępu, jak zapisałem? No cóż, moi drodzy, tak się kończy przygoda Mieczysława w pierwszym odcinku Swords and Sandals. Na kanale, pierwszym takim prawdziwym, bo tamten był zapoznawczy. Od razu wjechaliśmy w bossa, nie idąc w ogóle w agility, czyli w to, żeby móc używać mieczy. Nie wiem, dlaczego się nie zapisało, możecie napisać mi w komentarzach. I wymyślajcie kolejne imiona, które będę czytał na następnym odcinku. Ode mnie to tyle, serdecznie dziękuję za świetne przyjęcie pierwszego odcinka. Mam oczywiście dla was konkurs na te nogawice, 100 tysięcy łapeczek i rozdaję wam nogawice ze Swords and Sandals, które będziecie mogli sobie nosić na nogach, kiedy będziecie grali Swords and Sandals. Nie wiem, co będziecie z nimi robić. I tyle ode mnie, pamiętajcie o hashtagu i te sandały i bawcie się dobrze na kolejnych odcineczkach i przypominam o zostawieniu łapeczek w górę, to jest bardzo ważne, ponieważ co 15 tysięcy łapeczek od razu wrzucam kolejny odcinek, a tej gry można nagrywać naprawdę na potęgę, także nie martwcie się Mieczysławę, bo to był dopiero początek gry, także można spokojnie stworzyć nowego gladiatora, czekam na nowe imiona, trzymajcie się, łokieć, puu!